Witam bardzo serdecznie w grze Air Rescue w wersji na Atari XLXE. Gra wydana w 1991 roku przez Atlantis Software. Więc grę zaczynamy wciskając przycisk. I co my tu mamy? Mamy taki helikopterek. Oczywiście po wylądowaniu z tych budynków będą wychodzić różni ludzie. Oczywiście, jeśli chcemy, możemy budynki niszczyć, one się będą zapalać kawałek po kawałku, więc zademonstruję, jak to wygląda. Choć nie jestem zwolennikiem niszczenia, to jednak tutaj można to robić. Nie jest to konieczne. Dodaję tam jakieś punkty. Jedynym tutaj elementem, który może nas zniechęcić do takiego niszczenia, to jest ograniczona ilość paliwa, które cały czas się zmniejsza, więc można powiedzieć, jest to taki swoisty czas. No i oczywiście są tutaj różne działa, które będą próbowały nas właśnie zniszczyć, abyśmy nie uratowali najlepiej nikogo. A prawdziwym chrześcijańskim obowiązkiem jest oczywiście ratowanie ludzi w potrzebie. Więc tutaj właśnie ta gra mniej więcej o tym jest. Jak widać, mam tutaj jeden problemik mały, ale już go nie mam. Teraz kwestia, czy wyląduje. Udało się. Można maksymalnie na pokład zabrać 5 osób i trzeba wrócić z nimi do szpitala. Nie trzeba przed każdym budynkiem, który jest do dyspozycji, wylądować. No ten już zawodnik nam tutaj nie wejdzie, bo niestety brakło miejsc. Teraz muszę wrócić się tylko do szpitala i przy okazji nie zostać zestrzelonym w głupi sposób, ale można się też tego drugiego pozbyć działa i mamy z głowy. No i wystarczy wylądować. Ludziki zostały przeniesione w bezpieczne miejsce. No i oczywiście, no tutaj muszę uważać, żeby też. Dobrze, teraz tak, z tego budynku już chyba mi wszystko wyleciało, wybiegło na moje spotkanie. Kolejnych 5 mam. No i wracam. Teraz, jak już działa są polikwidowane, to jest sprawa prosta, czysta, oczywista. Bo nic mi w tej chwili nie zagraża. I znów ląduję. 10 uratowanych. Jeśli uratuję wszystkich ludzi, to oczywiście przejdę do kolejnego poziomu. Co jest fajne w tej grze? Otóż w tej grze jest fajne to, że tutaj mamy losowy generator tych terenów. Za każdym razem, czy to będzie... Tak, za każdą nową grą po prostu będzie zupełnie nowy układ budynków i tak dalej. Chyba już tyle będzie, tak mi się wydaje. A nie, jeszcze tutaj mamy jakichś zawodników. Może tu wyląduję. 4. To jeszcze jeden może się zmieścić, więc pewnie będzie tutaj w tym domu. Nie, tu nikogo nie ma. No bywa, że nie ma. No i to już jest koniec planszy, więc już dalej nic się nie dzieje. Jeśli ktoś chce, to może strzelać po tych budynkach. Ja nie zamierzam tutaj nic niszczyć, bo nie ma takiej potrzeby. No i ląduję. I właśnie przeszedłem pierwszy poziom. No i tutaj mamy ogólne podsumowanie. Zdobyłem tyle i tyle punktów. 14 uratowałem, jeden zginął niestety, bo ten mój helikopter uległ zniszczeniu. Więc teraz przechodzimy do planszy drugiej. I jak widać, jest zupełnie inny układ budynków. Nie wiem, czy prostszy. Teraz już jakieś ptaszyska tu latają. Oczywiście jak się te ptaszyska zneutralizuje, to też będzie już z nimi spokój, ale tu jeszcze trzeba uważać na te czołgi.
Czołgi nie są groźne, jeśli stoję w miejscu, bo jeśli latam, no to... Oj, miałem pięciu ludzi i już mogłem ich zaprowadzić do szpitala, ale no niestety nie zrobiłem tego, pięciu zginęło, a więc no tak to właśnie już dalej jest, coraz trudniej się zaczyna robić. Tu już tych ludzi nie będzie. Dobra, żeby nie było, ja się pozbędę tych ptaków. Nie wiem, gdzieś jeszcze jeden będzie leciał pewnie. Dobra, nie chciałbym wyjść ptakowi naprzeciw całkowicie. Tak, tu jeszcze oprócz tego strzelania, no naturalnie nie... Ach, uderzyłem teraz w drzewo. Naturalnie są jeszcze te działka, żeby było ciekawiej. Jak na razie plansze, niestety 14 zabitych, 9 i przegrałem, tak? No niestety, nie sprawdziłem się. Oczywiście przyciskiem Select możemy sobie wybrać planszę, więc zginąłem na drugiej, więc wybiorę jeszcze raz drugą planszę. Nie wiem, skąd się ta rakieta tam wzięła, o dziwo. Czyżby to był poziom trudności ogólny, może się zwiększył? Możliwe, że tak. Bo wcześniej tej rakiety nie było. Bo wcześniej tej rakiety nie było. Przynajmniej sobie nie przypominam, aby coś takiego miało miejsce. No nie, tak zestrzelił mnie, jak byłem na dole? Znaczy, tu jest ten problem, że tych czołgów nie da się pod żadnym pozorem zlikwidować. No i niestety to jest dodatkowe utrudnienie, że one potrafią właśnie strzelać nawet jak stoję, czego nie było wcześniej. Wcześniej nie robiły takich rzeczy dziadowskich. Kurczę, jak normalnie te rakiety latają. No bo jeszcze jednego ludzika gdzieś jakiegoś wezmę. Może wezmę. O ile dam radę przetrwać, bo... Dobra, tą rakietę jakbym strącił, to już bym miał problem z głowy chyba. Już bym miał problem z głowy, przynajmniej z tymi latającymi rakietami i... No z ptakami już problemu nie ma. Także tutaj jest już dość, jak widać, zacny poziom drugi, ale chyba ogólnie chodzi o poziom trudności jako taki. No tak, teraz ta rakieta tu leci z przodu. Ja nie wiem, czy ja będę w stanie... Dobra. Też potrafię zrobić im kuku. Dobra, tu mam jednego zawodnika. Może będę leciał nisko, ale to trzeba uważać też, żeby te czołgi mnie nie załatwiły. Dobra. No to lecę teraz w tą stronę. Jak będą lecieć od tyłu, to przynajmniej tyle będzie dobrze, że... No bo jak z przodu, to nie mam szans, bo... Dobra, żebym się jeszcze nie rozbił, gdzie czas. Może na tym pułapie nie lecą te... Czyli jeszcze kogoś nie wziąłem. Aha, no bo tak, bo miałem tylko 5 zebranych. I wróciłem się do szpitala. Ale niestety czołg nie ściągnął. Także jak widać, no teraz rakieta, cudownie. Po prostu zbyt szybko to się wydarzyło. Gra, jak widać, nie przynosi chwały panu. Jedynie co tutaj dobrego jest to ratowanie tych ludzi, tak? W tej grze, no niestety. A tak to gra skupiona jest na tym, żeby właśnie tych, którzy czynią dobrze, w jakiś sposób utrudnić im życie.
albo nawet ich zlikwidować. No nic, spróbujemy jeszcze. Może teraz już będę robił to w ten sposób, że oddam tych czterech, których tutaj miałem, zanim mnie jakiś właśnie ptak załatwi, albo co ciekawe, ptak we mnie wleciał i sam się nie rozbił. No to jest po prostu rzecz niedorzeczna. No ale cóż, tak jest zrobiona gra, więc na to się nic nie poradzi. Dobra, tutaj przynajmniej jest tyle, że mogę poczekać na tego ptaka, to bym go ściągnął może, ale gdzieś on za wysoko lata mi to na razie. Dobra, czterech mam. Może gdzieś, kurczę, to są aż dwa działa. No i pięknie. No i tak to właśnie wygląda. Trochę już poziom trudności jest, jak jest podniesiony, to wcale łatwo nie jest. Cel zacny, ale niebezpieczeństwa zbyt po prostu mocne. O, i rakieta poszła. No i już jest kolejny game over. Fajna gierka, ale dosyć trudna. Szczególnie jak już się weźmie te wyższe poziomy. Ile tu maksymalnie można ustawić poziomów? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poziomów można ustawić. 9, 0, 9. Nie wiem, czy wyższe są, ale wybierzmy ten 9. Zobaczmy, co się tutaj wyprawia. Oho, tutaj normalnie stado ptaków leci. Już nie mówiąc o rakietach, jak ładują. Świetnie. No to ja nie wiem, jak ten poziom można ukończyć w jakikolwiek sposób. Dobra, może uda się. No tak, ale jak nie to, to cię to załatwi. No tutaj już, jak widać, jest poziom zdecydowanie przesadzony. Ten 9, ale jeszcze raz spróbuję. To jest po prostu to, co tutaj się dzieje. Tutaj jedynym rozwiązaniem jest... Aha, jeszcze się można o szpital rozbić. No cudownie. Cudownie. Źle sobie wylądowałem, tak? O, udało mi się rakietę rozwalić. Jedną. Ale potem mnie działo strąciło, więc jak widać, jakby na to nie patrzył, teraz strzeliłem super idealnie pomiędzy dwa ptaki. Także jakby się nie obrócił, zawsze jest tyłek z tyłu. Niestety. No cóż, mogę tutaj zrobić jedynie co, to zacząć od pierwszego poziomu i powoli przebijać się przez kolejne, które są prostsze. Tu jeszcze jest właśnie to, że za każdym razem w grze zmienia się kolorystyka za każdą grą, co daje takie, no, nie ma takiej monotonii dzięki temu, o, nie ma takiej monotonii. Także pierwsza plansza jest bardzo fajna, łatwa do przejścia, druga już mamy czołgi, a kolejne poziomy trudności to już są niestety karkołomne, dosyć karkołomne. Więc cóż, wylądujemy, weźmiemy tutaj gościa, no zobaczymy, jak mi teraz pójdzie grając od pierwszego poziomu, w pierwszym poziomie trudności, to już mi się nie zmieści. Szkoda, że nie można przyspieszyć troszeczkę, to można by było troszeczkę mieć nieco inną taktykę na to wszystko. A tak to cóż, jest jak jest. Ale i tak gra jest moim zdaniem fajnie zrobiona. Więc jeśli ktoś lubi ratować ludzi i pozbywać się dział,
które są niebezpieczne w tej grze oczywiście, chociaż w rzeczywistości również. To bardzo polecam tą giereczkę. O, o widzisz. Więc unieszkodliwimy i to już jest właściwie tyle. Ale dobrze, że mi nie wystrzeliło, bo mogłem jeszcze na sam koniec źle skończyć. Na szczęście udało się. No i teraz wracamy. Kawał drogi do szpitala. I cyk. Teraz perfekcyjnie. Tak, perfekcyjnie udało mi się tą planszę przejść. No i teraz poziom drugi. Tutaj rakiet nie będzie, ale będą ptaszyska. Właściwie jeden może tylko na razie. Nie, są dwa. To muszę jakoś inaczej podejść, żeby tego... O, no właśnie, ale są dwa czołgi, są na bank, więc trzeba się tutaj mieć na baczności, bo te czołgi... Bo te czołgi są mało przewidywalne. Tak, tu jeszcze mamy działo. Będę musiał to działo się jakoś pozbyć i... Cyk! Ach, pozbyłem się go. Ale straciłem też helikopter. No nic, no pasowałoby chociaż jeszcze ten drugi poziom przejść. Nie doleci, nie doleci. Za szybko ptak się przemieszcza po tym nieboskłonie. To jest najgorzej latać właśnie w tych miejscach mniej więcej, bo nigdy nie wiadomo, w którym momencie czy to czołg strzeli, czy ptak wyskoczy, a może gdzieś, o właśnie, jak mi po prostu koło głowy, że tak powiem, no, dam radę? Nie, rozwaliłem pół domu. No może nie pół, ale 1/4 domu rozwaliłem siłą rzeczy. Został mi ostatni helikopter, który został pięknie zestrzelony przez czołg. I to już jest niestety game over. Więc cóż, nie ma co przedłużać. Polecam zabawę. Ratowanie ludzi jak najbardziej i do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Atari.